15 minut mówiła dokładnie to samo, jak się pokłóciła z jakąś koleżanką. W Stanach Zjednoczonych zaznacza się buty, wieszając je na liniach wysokiego napięcia czy innych telefonicznych, a u nas zostawia się małe buciki na sygnalizacji świetlnej. Zupełnie nie wiem, dlaczego się nie nagrywało to, co mówiłem, jak szedłem do pracy. Ale już mi się to zdarzało wielokrotnie. Jesteśmy w pracy, znaczy ja jestem w pracy, Dorota jest w domu, ale czekam na nią, żeby tu przybyła. Musimy jechać do jej rodziców. Miała to być o 15. Jest 15:24. I nie ma. Mail time, tylko nie dla mnie, a dla Doroty. Nie, bo ja nie mam. Lubisz paczki, mnie doprowadzają do szału. Gazetę! To jest... różowe. Alkohol free! Ale od kogo to? Od kogo to? Macia mi zamówiła? Tak? O, Macia, dziękuję! Nie, poczekam na ciebie. Dorotka w końcu dojechała, więc teraz wybieramy się do... O Jezu, jak mi latał aparat. Teraz wybieramy się do jej rodziców. Gdyż po coś się z nimi umówiła. Tajemniczo. Sam jeszcze nie wiem po co. Też mi o czymś powiedzieć? Nie. Mam nadzieję. No dobra, no to lecimy. A dzisiejszy odcinek vloga, który wrzuciłem wczoraj, no. I obejrzało go mnóstwo osób. Czemu? Podłożę muzykę. Znowu będę oglądał. Ten sam, nic się nie zmienia. Poczekaj, zanim uciekniesz, bo mamy nowinę. O, co, w ciąży jestem. Tak. Gratuluję, świetnie. To, 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 to lepiej będzie lepsze. Tak to możemy, tak, to też mówię. Fajnie. Ej, troszeczkę ten, taka symbolika tutaj została nadana. Po ogłoszeniu tych chyba miłych dla wszystkich informacji czas wracać do pracy, tym razem z bojarzem w postaci Alika. No, a jutro do moich rodziców jedziemy ich poinformować o tym, że Dorota jest w ciąży. Teraz wiecie, dlaczego miałem powody, żeby moje myśli uciekały trochę w inną stronę niż prowadzenie vloga. No. Ale teraz już nie trzeba się ukrywać. Dlatego też dzisiejszy vlog, który właśnie oglądacie, prawdopodobnie jest dużo po godzinie 12, bo wtedy, kiedy wy będziecie oglądać, my będziemy u rodziców, bo oni jeszcze nie wiedzą, chcemy, żeby to nie dowiedzieli się przez internet, więc wypuszczę tego vloga troszeczkę później. A jutro zobaczycie ich reakcję, bo staram się ich nagrać. Zobaczymy, jak będzie. Dobra, idę do pracy, bo już tak naprawdę półtorej godziny mnie nie było.
Pewnie część z was się zastanawia, dlaczego tak spokojnie powiedziałem o tej ciąży przed chwilą. Ale uwierzcie mi, ja to już wiem od paru dni. Jeszcze od większej ilości dni się z tego spodziewałem. Więc to nie jest tak, że to spadło na mnie tak po prostu teraz, w tym momencie. Dzisiaj powiedziała Dorota bardzo fajne zdanie, a mianowicie że kobiety wyczuwają, kiedy są w ciąży i od razu wiedzą, że będzie to druga istota, a mężczyzna zdaje sobie z tego sprawę dopiero w momencie, kiedy to dziecko się pojawi na świecie. I trochę mam wrażenie, że trochę tak jest ze mną, bo dowiedzieliśmy się o tym, poinformowała mnie Dorota, ja to przyjąłem, oczywiście mega, mega uśmiech, wszystkie pozytywne emocje, ale jeszcze tego nie czuję, więc myślę, że jeszcze chwileczkę potrwa, zanim tak naprawdę dotrze to wszystko do mnie. To jest taki może trochę porównywalny przykład, ale w momencie, kiedy braliśmy ślub, wszyscy powiedzieli, że o, wszystko się zmieni. Obudziłem się na drugi dzień z obrączką na palcu i było dokładnie tak samo. Na teście ciążowym wyszły dwie kreski, na drugi dzień obudziłem się i wszystko jest tak samo. Przez najbliższe parę miesięcy podejrzewam, że nadal będzie tak samo. Dopiero później się zacznie. Czary. Myszka jest tu, a komputer sam pracuje. Spójrzcie tylko.